20 kwietnia w Chorzowie odbyło się oficjalne otwarcie wyremontowanej hali Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu. Podczas imprezy pod nazwą Weekendowe Otwarcie wystąpiły gwiazdy muzyki disco i dance, zespół Weekend, zespół Boys oraz Iwan Komarenko. Po 7 miesiącach odczuwaliśmy już bardzo duży głód bycia z ludźmi na tym obiekcie. Byliśmy tutaj sami, tylko z ekipą budowniczych, z firmą remontową i naprawdę bardzo nam już doskwierała ta samotność. Cieszyliśmy się 2-3 kwietnia, kiedy hala się zapełniła, kiedy przyszły dzieci, kiedy zaczęły się treningi. To były dla nas naprawdę bardzo, bardzo radosne chwile. No a teraz myślę, że tym koncertem jeszcze jak gdyby bardziej podkreślimy tą naszą radość, że znowuż możemy gościć wszystkich u nas na obiekcie. A jeżeli chodzi o pracowników i o komfort pracy, no to powiem, że przez ostatnich kilka dni, jak już mieliśmy pierwszy turniej na obiekcie, duża różnica, jeżeli chodzi o temperaturę w obiekcie. Mimo tego, że mieliśmy nawrót zimy, to osoby nauczone doświadczeniem wcześniejszym, że jednak w hali jest chłodno, przychodziły w kurtkach i zaraz te kurtki ściągali, ponieważ w hali w tej chwili jest ciepło, mamy zupełnie inną temperaturę, nie mamy problemu, żeby halę dogrzać. No i to jest właśnie to, o co nam najbardziej chodziło w całym tym remoncie. Nie ma dojazda, Hala została oddana do użytku po termomodernizacji, która trwała od września 2012 roku. Chorzowski obiekt został m.in. ocieplony, na dachach zostały zainstalowane panele słoneczne, a cały budynek prezentuje się teraz w nowych barwach. Ja bym to porównał do takich zmian, jakie może przeistoczenia się brzydkiego kaczątka w pięknego łabędzia. Elewacja naprawdę jest bardzo ładna, nabrała kolorów niebieskich, tak jak nasza niebieska rodzina chorzowska. No i oczywiście zakres prac, jaki obejmował ten remont, to dotyczy przede wszystkim ocieplenia ścian styropianem, wymiany stolarki okiennej z tej dużej przeszklonej na mniejsze okna, bardziej komfortowe i oczywiście modernizacji również instalacji grzewczej i wentylacyjnej. Dodatkowo zostały zainstalowane kolektory słoneczne na dachu, które wspomagają układ grzenia ciepłej wody użytkowej. Myślę, że to wszystko przyczyni się do tego, że koszty utrzymania obiektu oczywiście będą niższe niż do tej pory o 150 tysięcy złotych. Także nie mała kwota i dzięki temu oczywiście, że też mieliśmy okazję otrzymać dotacje ze środków unijnych, ten remont został w takim zakresie, szerokim zakresie przeprowadzany. Myślę, że trzeba się pokusić, jeszcze o dodatkowe podświetlenie tego obiektu jakimiś lampami, aby jeszcze bardziej go wyeksponować właśnie wieczorem, w nocy, bo naprawdę jest się czym pochwalić. Pozdrawiam wszystkich moich fanów serdecznie, wszystkich całuję, obejmuję i do zobaczenia na koncercie. Cześć, Marcin Miller, zespół Boys. Pozdrawiam wszystkich fanów zespołu Boys i w ogóle muzyki disco polo. Trzymajcie się, do zobaczenia na koncertach. Bardzo wielkie dzięki, że przybywacie na koncerty, że jesteście w dyskotekach i na wszelkich imprezach tak po prostu z nami. Dzięki Wam za to i cóż, ja z tej strony, ze swej strony chcę Wam obiecać, że na pewno nie spoczniemy na laurach i tworzymy dalej, piszemy, ale przede wszystkim się dobrze bawimy, bo to sprawia mi wiele frajdy mi i mam nadzieję, że też dla Was. Trzymajcie się ciepło, pa! No!